W prezentowanej grupie rozdrabniaczy tarczowych do drewna zawieszanych na ciągniku, zwanych popularnie rębakami, produkowanymi przez firmę Inventor, znajdują się rębaki z podawaniem ręcznym gałęzi, rębaki z podawaniem mechanicznym gałęzi realizowanym przez dwa silniki hydrauliczne napędzane od instalacji hydraulicznej ciągnika, rębaki z podawaniem mechanicznym gałęzi realizowanym od własnej instalacji hydraulicznej, to jest pompy, zbiornika oleju i rozdzielacza hydraulicznego, rębaki z łuparką hydrauliczną pieńków, rębaki z napędem trójfazowym, silnikiem elektrycznym, z podawaniem mechanicznym gałęzi realizowanym przez dwa silniki hydrauliczne napędzane od własnej instalacji hydraulicznej w opracowaniu. Powyżej wymienione rozdrabniacze posiadają większość części i podzespołów wspólnych, zamiennych. Do napędu wymagają ciągnika o mocy od 20 do 60 koni mechanicznych i napędu poprzez WOM do 600 obrotów na minutę lub trójfazowego silnika elektrycznego o mocy 7,5 kW o obrotach 1460 obrotów na minutę. Szczegółowe parametry, dane techniczne, zasady BHP i eksploatacyjne podane są w instrukcjach obsługi. Największe zainteresowanie rynkowe ma rębak z podajnikiem hydraulicznym zasilanym z własnej instalacji hydraulicznej RT73H+H. Przelot gardzieli powyższych rębaków wynosi 20 cm. Zalecana maksymalna średnica rębakowanych gałęzi nie powinna przekraczać 14 cm i wtedy zapotrzebowanie na moc wynosi około 60 koni mechanicznych. Na prezentowanych filmach wykorzystywany jest rębak z własnym układem hydraulicznym, zawieszany na ciągniku o mocy 20 koni mechanicznych, umożliwiającej rębakowanie gałęzi o średnicy do 8 cm. Wydajność rębakowania zależy od rodzaju gałęzi i sprawności obsługi. Na przykładzie rębakowanie świerków z przecinki o średnicy od 4 do 8 cm uzyskiwano wydajność 5 m sześciennych na godzinę, to jest około 1,8 tony na godzinę przy sprawnej dwuosobowej obsłudze i dobrze ułożonej pryzmie gałęzi. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.inventor-mokobody.pl.